Naprzód polskie konie! Wstęp, kłus, galop, szarża. Konie zapierdzielają, obok sypią się po prostu te wybuchy. To jest coś takiego, że nie masz już takiego momentu, kiedy myślisz o aktorstwie, bo myślisz o tym, żeby nie zginąć. Widzisz chłopaków, którzy wkładają jakieś ogromne ilości ładunków, tak jakby się nie wystrzelali po prostu w dzieciństwie na Sylwestra. Agoń! Śmieje się, że wysadziliby tym materiałem, który tam zużyliśmy, z pół Warszawy. No spokojnie przesadziliby Pałac Kultury do Katowic. Tam był ogień i to jest jakby fenomenalne, czyli w tych scenach batalistycznych trzeba dać ognia, trzeba dać ognia w scenach aktorskich, no i wtedy to się składa w jakąś taką całość. Chyba nam się to gdzieś udało. Wątek miłosny musi być. Jeżeli chodzi o sympatię widzów, to najłatwiej ma Wiktoria, bo ona jest po prostu ładna. To znaczy ona już wygrywa na dzień dobry, jest po prostu przepiękną dziewczyną i od razu się w niej zakochujesz. Jestem. A my jesteśmy cały czas brudni. Więc walka jest po prostu nierówna, no bo my jesteśmy cały czas obsypani jakimś piachem, siedzimy w tych okopach, a Wiktoria po prostu jako sanitariuszka, po prostu bardziej sexy. To jest taki chyba klasyczny film historyczny, można by powiedzieć. Czyli podoba mi się to, że wątki historyczne oczywiście się w nim pojawiają, ale są tłem dla historii, która jakby się przeplata. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. My nie pozostawiliśmy tych postaci w tamtej epoce, tylko próbowaliśmy im też nadać jakiś charakter współczesny, żeby pokazać to pokolenie, w sensie tych, wiesz, ludzi młodych. Ważność! Po co tu jesteście? Więc wydaje mi się, to jest jedyna możliwość zainteresowania współczesnego widza takim, a nie innym kinem. Ludzie muszą w jakiś sposób się utożsamić z tymi bohaterami. Zadać sobie może pytanie, co oni by zrobili na miejscu tych bohaterów. Jak oni by się zachowali, a przy okazji rzeczywiście wybałuszyć oczy, no bo tego nie ma na YouTubie. Zobaczysz polskie wojsko. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Gellner i zapraszam na film Legiony. Thank you.